Cześć, czołem. Choć pochmurny dzień, witam was cieplutko jak zawsze. Korzystając z wolnego popołudnia, sami rozumiecie, nie można gdzieś za bardzo się rozbujać. Ale postanowiłem, że wyskoczę nieopodal. To jest taka miejscowość nieopodal. Nieopodal Skierniewic, nieopodal Łodzi, nieopodal Płocka do miasta Kutno. Według szeroko rozpowszechnionej, aczkolwiek nieprawdziwej legendy, Kutno założyć miał hrabia Piotr z Kutnej Chory, który to w 997 roku uciekł wraz z bratem biskupa z Czech właśnie do Polski. Na pamiątkę rodzinnej posiadłości, z której się wywodził, założył on właśnie miasto i nazwał je Kutnem. Tak naprawdę Kutno należy do bardzo dawnych osad. Powstanie miejscowości z wielkim prawdopodobieństwem mogło nastąpić już w połowie XII wieku. Ale tu nie o Kutnie dzisiaj będzie mowa, tylko o pałacu, który mieści się w Kutnie. Niewiele osób wie, że Kutno ma, że tak powiem, swój pałac. Na zakończenie tego wstępu chciałbym tylko jeszcze powiedzieć to, że w Kutnie bodajże 5 września odbywa się corocznie, może inaczej, w tym roku 5 września, a corocznie na początku września odbywa się tak zwane Święto Róży. Święto Róży oczywiście to jarmark, powystawiane są różnego rodzaju stragany, no i przede wszystkim stragany z roślinnością, różnymi rodzajami róż. Także z tego miejsca zapraszam was do Kutna i zapraszam was do oglądania filmiku. Oczywiście standardzik intro, a ja trochę przez ten czas przyspieszę. Do zobaczenia na miejscu. XVII wieku tu stał jeszcze stary drewniany pałacyk, przejął Stanisław Kostka-Gradowski. Między 1781 a 1785 rokiem wybudował na jego miejscu murowany pałac. Wiadomo, że pałac przechodził z rąk do rąk, zmieniał właścicieli, ale też i swój wygląd. Idziemy, zobaczymy, co tam z tyłu dalej jest. W tej chwili w tym pałacyku mieści się Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia. Na baroży tutaj budynku głównego były z tego czasu dobudowane ćwierćkoliste galerie arkadowe, które zostały rozebrane przez Niemców. Wówczas powstał tutaj zagłębiony plac. Pamiętają jeszcze właśnie zloty, które się tu odbywały w czasie II wojny światowej, a mianowicie zloty Hitler-Jugend. W 1840 roku
państwo mniewscy wybudowali w wschodniej części parku kaplicę, która docelowo miała być mauzoleum. Miały spoczywać tutaj prochy właścicieli. A w tej chwili znajduje się tutaj muzeum bitwy pod Zorą? Tak, muzeum bitwy pod Zorą. Sorry, muzeum bitwy nad Zorą. No to już chyba nie ma, ma sensu was dalej męczyć tym, że patrząc na wykopy drogowe, na roboty drogowe, które tutaj panują w Kutnie. Tak więc pożegnam się z wami cieplutko, dziękując wam za poświęcony czas, dziękując wam za to, że jesteście, dziękując starym widzom, nowym widzom. Wszystkiego dobrego po prostu. Trzymajcie się. A że to sezon wakacyjny, życzę wam miłego wypoczynku. Hej, piąteczka dla was. Trzymajcie się. Pa.